Cześć, witajcie, z tej strony Kamil i Emil z kanału To My. Kineskopowy CRT. Pewnie większość z Was już takich nie ma, nie pamięta albo nie zna. Teraz w domach prawie wszyscy mają płaskie telewizory LCD, LED czy plazmowe. Ale jeszcze w latach 90. takie telewizory były standardem. Wow, zobaczmy co jest w środku. Zawsze chciałem to zrobić. Tak, rozwalmy go. Wow, jakie to szkło grube. Zróbmy coś jeszcze szalonego. Nie róbcie tego w domach. Wow! Jest moc! To było coś niesamowitego! Widzieliście to? Widziałeś, Emi? Tak! Fajne? Aha! A teraz jedziemy pod dom zobaczyć tak naprawdę, co jest w środku. Ha, ha! Te telewizory są bardzo ciężkie w porównaniu z tymi nowoczesnymi, z cienkimi ekranami. Zawsze mnie to zastanawiało, jak to się dzieje, że na ekranach wyświetla się obraz. Sprawdźmy to! Otwórzmy go. To są resztki telewizora, który wysadziliśmy w powietrze. Fajny, Emi? Tak. Tu mamy całą płytę główną, która sterowała telewizorem. Pełno jakichś kondensatorków i innych pierdółek. Widzisz, Emi? Tak. Ekran pokryty jest warstwą luminofora. To taka substancja, która świeci, gdy padnie na nią wiązka elektronów z katody. Punkty na ekranie występują w trzech różnych kolorach. Niebieskim, zielonym i czerwonym. Odpowiednio podświetlone tworzą nam różne kolory. Wszystkie punkty na ekranie muszą być tak oświetlone, aby tworzyły konkretny obraz. W tylnej części kineskopu, w katodzie, emitowane są elektrony, które trafiają do dział elektronowych i skupiane są w cienkie wiązki. Wiązki te następnie kierowane są na ekran, aby podświetlić barwne punkty luminoforu.
Dzięki, że oglądaliście nasz film do końca. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Jeśli podobało Wam się to, co my robimy, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie na dole komentarz.